Lokacja Mopower Electronics, poziom drugi. Wyczyśćmy, pozabijajmy wszystkie zombiaki i odzyskajmy zapasy. Dobra, tu widzę, że główne wejście jak wygląda. Odblokowane. O! Fajnie. Czy możemy od razu je... Fajnie. Jako sumienny szabrownik pamiętajmy, żeby wszystko ładnie przejrzeć. Dobra, tak tu wszystko. Łyczek. Soku z juki. Przegryziemy sobie odrobinkę dla kurażu. I zaczynamy powolutku chodzić. Rozglądamy się dookoła, czy nie ma jakiejś hordy, czy innych paskudników. Dobra. Chodź. O Jezu, jaka niestrawność. Dobra, przez to się nie przebija. A, kolega tutaj chce się dostać. Dobra, w co on bije? Chodź tutaj. No, zdenerwuj się, Leszek. Zdenerwuj się. Bum. Aleś na rozrabiał, no. No i obudziłeś pozostałych kolegów. Co tam jest? Kolega Gonciarz? Czy kolega Stefan? Kapela tak się produkuje. Zero chillu. Tu amunicję bierzemy. No chodź. No, czy się uspokoił kolega? Uspokoił. Coś dobrego, kawki. Nie, ale wodę też weźmiemy. W kucheneczce coś. No, tyle miesięcy po apokalipsie, to się nie dziwię, że mięso zepsute. Szafka. Dobra, tu po lewej zrobione. Jak daleko są te nasze zapasy? Dość daleko. Pamiętam, jak te lokacje obrabiałem w Alfie 20. Trudno bardzo było się połapać.
gdzie co jest, które półki już przejrzałem, a których jeszcze nie, bo nie widać było, kurczak, nie prowokuj, bo po prostu nie widać było, które półki zostały przejrzane. Czytamy. Resztę spokojnie sobie zrzucamy do naszej skrzyni. Czy wziąłem do włamywania? Nie, chyba nie. Dobra. Dobra, i tutaj systematycznie przeglądamy. Liczymy na fajne fanty. Na sprzęt elektroniczny. Na kawusie. Dobra, Kuba, Zbyszek. Chodźcie, panowie, ja tam głęboko do was nie będę głębiej wchodzić do pomieszczenia. Dobra, kto jest? Kapela. Chodźcie, chodźcie tu na słoneczko, opalicie się. Dobrze wam zrobi. Kuba, chodź. Oczywiście, jeśli macie inne sugestie dla nas, tych generic zombie, to chętnie usłyszę. Wrzućcie na czacie. Chętnie usłyszę, jakbyście ich nazwali. Oczywiście kapela zostanie kapelą, gąciarz zostaje gąciarzem. Tego nie zmienimy. Natomiast pozostali Zbyszek, Leszek, to wszystko to jest jeszcze otwarte. Baladyna też się nie zmieni. Dobra, tam jakiś zombiak na nas czeka. Dobra, teraz pójdziemy w prawą. Ktoś za ladą. Tu drzwi zablokowane, tam skrzynia, ale to nie jest. To nie jest główny skarb. A, tutaj wreszcie kolega zdecydował, że do nas podejdzie. Cześć, Leszku. Jak tam na budowie? Tutaj dość ważne jest, żeby kontrolować. Żeby kontrolować zombiaki, czyli bronie, które powalają, spowalniają. Są wszystkie na propsie. Kolejne podręczniki. Podstawy elektryki. Dobra. Czy teraz możemy dalej się włamywać? Nie będzie tam przeszkadzać? O, proszę. Tu z góry jakieś niespodzianki. Jakieś ukryte zombiaki, przyczajone wampiry. Nie, dobra. Jak niekoniecznie, ale potem to wszystko będziemy sortowali. Poproszę o drona. Nawet pierwszopoziomowego. Będzie troszkę przytulniej. Planetę technologii. Sprzęty robotyczne. Dobrze. Pałka rurowa. O! Możemy lepszą sobie zrobić. Dobra, to zrobimy, jak wrócimy do bazy. Elegancko. Coś tutaj więcej. Coś w biurku. Nic. Tam na górze. Nie. Dobra, jak wygląda nasz. Dobra, możemy troszeczkę jeszcze tutaj poszabrować. Natomiast słyszę, jak ktoś na zewnątrz. Na zewnątrz tuka. Dobra, nie pamiętam gdzie. Czy idziemy w prawo? O tak. Tak, główny skarb idzie chyba tędy. Dobra, zobaczmy, kto tam na dworzu chce z nami porozmawiać. Głupio byłoby, gdyby nas zaskoczyli. Kierunek
kiedy będziemy... No czemu? Nie, tam już trup, prawdziwy trup. Trup utrupiony. Nie, to tam za murem. Tam za murem. To policjant. Czy kolega Rysiek? Mam wrażenie, że kolega Rysiek. A nie. Bum. O Jezu, ale się wściekł. Nie, dobrze, że wyszliśmy i go tam wytłumaczyliśmy. Kto jeszcze? O matko. Ja chcę wrócić do środka. Dobra, ty zdychasz. Dobra. Wracamy. Dobra, pójdziemy w lewo. Tam mam wrażenie jest, jeśli była przynajmniej, a nie, tu kibelki są. A tutaj salon audio wideo. Tu wejście chyba do głównej lokacji, do głównego biurka. Tak, biegniemy. Nie, ręka za krótka. Ręka za krótka. Dobra. Ktoś tu z góry na nas. Nie. Ktoś w kibelku. Halo. Dobra, Janusz, chodź. Temu się chowasz w damskiej toalecie. A w ogóle to damska, czy... Tak, w damskiej. Czemu siedzisz w damskiej? No chodź. Na coś brzuch przeszkodził. Pistolet? Nie, niestety bez pistoletu. Kolejna książeczka. Tutaj. Tu nieaktywne. Coś w koszu. Dobra, na razie bierzemy jak leci. A kto się kryje? Nikt się chyba nie kryje w kibelku męskim. Natomiast tu na górze mamy już torbę kuriera. Pierwsza połowa misji wykonana. Teraz musimy po prostu naklepać zombiakom. Tę główną strefę splądrujemy po zakończeniu misji. Tutaj, jeśli dobrze pamiętam, tu będzie sporo roboty. To są te dwa wyjścia, przy których wybuch zombie, wybuch policjant. Ktoś tutaj jest? Cześć Dastka. Czemu siedzisz w skrzyni? Nie siedź w skrzyni, niedobre na cerę. To zablokowane. Tu nikogo. Tu też nikogo.
No gdzie jesteście? O, gąciarz, zobaczcie jak się przyczaił. Pobudka. Oddaj strzałę. Myślę, że żelazny troszkę jest bardziej, trzeba bardziej je odzyskiwać. Ile was tutaj? No, już większa ekipa. Seba? Okej, dobra. Czy zabiliśmy tamtego? Teraz kolega glutka. Dobra, glutek zabity. On akurat w tej wersji jest znacznie bardziej niebezpieczny. Zobaczcie, jaki paskudnik. Znacznie bardziej niebezpieczny niż w Alfie 20. Tutaj jego wybuch zabiera nam punkty życia przez promieniowanie radioaktywne. Więc niedobrze. Trzeba jego szybko go załatwić. Czy tutaj znowu zgubiłem jakiś coś z tego slota? Czy wyjąłem? Już nie wiem. Nie wiem. Może jakiś bug? Może jakiś babol się odkryliśmy? Dobra. Tam jeszcze jest jeden. Znaczy jeszcze jedna grupa. Troszkę obawiam się, że będą to pieski. Więc... A nie, nie piesek, tylko kolega Daniel. Ble, 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 ble. Zdychaj. Okej, dobra, bez piesków, bez kotków, bez tego typu wrażeń, tylko po prostu oczyszczona misja. Dobra. Podstawy elektryki, użyj pierwszy, chyba pierwszy akumulator. Za ścianą słyszę, jak ktoś tam tupta. Dobra, ładunki wybuchowe, więcej umiejętności w wytwarzaniu rzeczy, które robią boom. Kolejny akumulator. Wszystko ładnie tematycznie. No, sklep z elektroniką. Wytwarzanie pułapek. Co tutaj? Jakieś fajne narzędzia? Nie, nadal to. Części pałki. Świetnie. To złomujemy. Coś tutaj jest, co możemy zużyć. Dobra. I co w głównym kufrze? Okej, rękawice już chyba jedne takie mamy. Kieszeń na pancerzu, dobrze. No szału nie ma, od razu wam powiem. Czy tam z tyłu coś jest? Nie, nie widzę. Papierzyska. To chyba. Dobra, jak wygląda nasz pancerz w tej chwili? A nie mamy na wyższym poziomie rękawicy, więc te naprawimy i sprzedamy. A do tych dodamy. Będziemy mieli troszeczkę bardziej, więcej miejsca w plecaku. Dobra. Okej. Coś tutaj.
tu na górze widzę. Nie widzę, nie widzę, nie widzę. Nie będziemy na razie zbierali tych wszystkich. Tego bruku i tych rzeczy. Myślę, że po zakończeniu streama, czy następnego dnia tu wpadnę. Natomiast tutaj widziałem, oczywiście na półeczkach zbieramy podręczniki, części elektryczne, żelazo, to wszystko bardzo, bardzo nam przyda. Tym bardziej, że widzimy, które półki zostały już przebrane, a które nie. Czy gdzieś tam wysoko jakieś fajne skrzynie? Dobra, tu. Telewizorka nie weźmiemy. Nie bierzemy telewizorka. Dosięgniemy. Nie dosięgniemy. Więc po prostu zrobimy sobie drabinkę. I teraz. Kolejne książki. One wszystkie będą zwiększały szanse na znaczy nasze możliwości umiejętności produkowania tych wszystkich fantów. Bardzo fajnie. Czy tam wysoko coś było? Chyba nie. Zbieramy nasze. Nie, to w kawce już zaglądaliśmy. Tutaj było to przejście. Jakieś tajne skarby. Nie widzę. Kawki. Kawki nie ma. Jakiś laptop. Żelazo, podręczniki. Zaraz to wszystko przeczytamy. Chyba przeszukaliśmy już wszystko. Tutaj warto będzie wrócić, kiedy będziemy mieli klucz francuski do rozmontowywania. Dobra. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Mopar Electronics. Sympatyczna lokacja, niezbyt trudna. Warto było tutaj wpaść i się i zebrać i poszabrować co nieco. Wracamy do handlarza i poprosimy o jakąś kolejną misję.